Cześć, witajcie bardzo serdecznie w penumbrze. Modyfikacji penumbry, a dokładnie gry Amnezji, znaczy na bazie silnika z gry Amnezji, modyfikacji penumbrze, ale to owinąłem, matko, masakra. Dobra, co mamy tutaj? Póki co nic. Jeśli tak skradam, to pewnie nikogo nie ma, a jak będzie, to i tak mnie zabije. Chyba, że mnie usłyszy, to będzie większa lipa. O, baterie. Baterie zawsze spoko. Flara. Działająca? Tak. Znaczy jeszcze nie odpalona, o. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. No dobra. Patrzcie, to jest opracowany wirus. Zobaczcie. Rzeczywiście, trochę jakby ten opracowany wirus, wykrzyknik, gdzie oni coś mają w rękach, tak? Oni są zarażeni, a tutaj? Tak naprawdę nie wiem, jakby to za bardzo mogłem to rozszyfrować. Dobre pytanie. Dobra, dalej idziemy. No. Chcieli zapobiec albo rozwiązać problemy? Coś im nie poszło. Coś im nie wyszło, nie? Z tym rozwiązywaniem problemów, no dobra. Ale hola, czy tu coś jest? Tu nic nie ma. Tutaj pewnie też nic nie będzie, znając życie. O, jakieś artefakty się pojawiają tutaj. W sumie ciekawe czemu. Nic tu nie mam. Nawet niepotrzebnie się skradam. Dobra, tutaj też nic nie ma, tu nic nie ma, dobra, tu nic, kurde, oficjalnie nie ma. Także... Tak jakby... Chyba, że... No nie. Znaczy tak, na pewno... To na pewno te drzwi jakoś tam pewnie trzeba wejść. No i zastanawiam się jeszcze, dobra, tu nic na pewno nie ma, ale jak wejść do tych drzwi, co były obok? Takie przeszklone drzwi. O tych drzwiach mówię. Nic się nie dzieje. Żadnej reakcji, nic. W takim razie, czy ja znowu będę musiał zaczerpnąć wiedzy w internecie? Chciałem tą grę sam przejść, ale jak widzicie, nie da się. Gra jest na tyle uparta, że nie pozwala. Tak jakby samemu. I jeszcze się tnie na dodatek. Ja wiem, że to są najwyższe ustawienia, ale to kurde jakaś nie jest najnowsza gra, chociaż trzeba przyznać, że Amnezja to jednak no, trochę zżera tego kompa, bo to jest na silniku Amnezji, więc no okej, okay, ale no kurczę, bez przesady. To jest nowy komp, więc no nie widzę tutaj, żeby...
powodu, że musi mi tak to ciąć. No dobra, w każdym bądź razie, czy tu będzie coś w koszu, to tylko... Ja pierdyle, jak to się lubi ciąć. Chodź. O! Alo! Bo ja śmieci zgubiłem. Przez spód. Serio? Weźmy trochę pokombinujmy. Ja bym coś pokombinował z tą dziurą. Nie, to tam sobie po prostu leży i nic poza tym. No dobra, skoro tak, skoro coś takiego się zrobiło, to może poszukajmy jakiś, nie wiem. Mogę za to pociągnąć? Nie mogę za to pociągnąć, szkoda w sumie. Dobra, tutaj, czy tu coś będzie? Tak naprawdę tutaj chyba nic nie ma, nie, może muszę tu przejść. Za bardzo nie wiem, jakbym mógł tutaj otworzyć to. Z tym nie mogę nic zrobić. Dobra. Czyli to by nic nie mogę zrobić. Może w toalecie coś pominąłem. W toaletach. Zażegane. No dobra, wiecie co? W takim razie widzimy się za chwilę. Ja muszę coś pokombinować, wymyśleć, co by tu zrobić, żeby kontynuować dalej grę. No to kochani, wracamy do gry. Mianowicie, rzeczywiście moja wina, mój błąd. Klikając na ten panel, on nam sprawdza. Co? Znaczy, ona sprawdza no krew, jak, jaki nam mamy stan krwi. A dokładnie, żeby tam wejść, po prostu musimy wziąć od tego gościa krew. Nie wiem, czy od tego. No, chociażby od tego krew. Psiknąć tą krew tam na ten panel i wciskamy guzik, żeby on sprawdził, czy się zgadza krew, żebyśmy tam mogli wejść. No, bardzo zaawansowana technika, jak na ten czas. Także zamknijmy sobie drzwi. Myślę, że tamtych nie trzeba. Zróbmy co trzeba. I access granted. Weźmy sobie do komputera. Bardzo fajnie, że nie wyskoczył jeszcze komunikat o aktualizacji Windows 10. A, dobra. Aha, i to tyle. Dobra. Na pewno tyle, bo komputer mi się włączył, już nie mogę do niego ponownie wejść. To w sumie ciekawe, co otworzyłem. Bo nie wiem za bardzo, które drzwi coś otworzyłem. Czy w ogóle coś otworzyłem? Pewnie tak, skoro... Czy jakiś sektor... Coś zamknąłem, coś otworzyłem. Tu nic nie ma. Tu jest zamknięte wszystko, tu nic nie ma. Żeby tu mi zaraz jakiś potwór nie wyskoczył na twarz. No ale dobra. A, ja może otworzyłem te kraty, co były na dole.
Ma tam nikogo? Bo tylko potwór jest. Ale co mi tam potwór? Dobra. Teraz tak, czy... Tu jest coś otwarte. Halo, halo, potworku, czy ty tu jesteś? Chyba nie. Na razie chyba go nie ma. Już nie mam szczykawki, to już mi szczykawka na pewno nie będzie potrzebna. Dobra. Tutaj, czy tu będzie? Pytanie, może te drzwi się otworzą? Nie. To też jest zamknięte. Nie, no nie wiem. Serio, czy ja będę musiał teraz co 5 sekund przerywać filmik, żeby wiedzieć, jak kontynuować grę dalej? Czy to są jakieś kuźwa żarty? Czy muszę się, może muszę się wrócić? W sumie, to było Ła, no głupi jesteś. Chyba musimy się tu wrócić. Pójdziemy może tutaj. Jeden moment, czy ja mogę coś z tą... zrobić? Bo tu nie ma paliwa. No dobra, okej. Weźmy się jeszcze na chwilę, ogrzejmy. No głupi jesteś! Boże święty, jaki ty jesteś czasem debil. Naprawdę. Idziemy. Idziemy stąd. Chyba to było tyle, co było tu do roboty. Coś otworzyłem, tylko za bardzo nie wiem co, więc no... Ale jesteśmy na dobrej drodze. O, w dupę. Wow! O! No to... Nie fajnie bym powiedział. A czemu to się spadło? Przecież to wyglądało na tak stabilne. Aż dziwne, że to było tak stabilne, że to wcześniej się ruszało, było okej, wszystko z tym. O! No proszę. It's a quite predictable turn of events. It seems that my prophecies are coming true. Are you hurt? Powiem wam tak, te skrzynki i krzesełka i te łóżeczka są z amnezji. No dokładnie. Flara. Flara się może przydać. W sumie nie wiem po co, ale... Weźmy ją. Na wszelki wypadek. Kolejna flara. Dobra, czy tu mamy coś jeszcze? Nie, tu chyba nie mamy na razie nic. Ale właśnie, dużo szczęścia. Zobaczcie, na co spadliśmy. Gdyby nie to, to byśmy nie przeżyli pewnie. Jakaś notatka. No proszę. Code? Nie. Czy to jest? Co to jest code?
Jakaś szmatka pewnie. Dobra, co my tu mamy w ogóle? My jesteśmy chyba w jakiejś celi. Nie wiem, czy w sumie celi, chyba celi, albo nie wiem, jakieś magazynie. Czy nie, no tu łóżka, kurczę, są to co, więzienie? No to się nie chce otworzyć. O! O! Teraz się chce otworzyć, tylko że tu nic nie ma. No dobra, mamy tak, trzy przejścia. To, to i to. No, weź to otwórz trochę bardziej. Ty gro jaja robisz. O, mamy sejwik. No proszę. Leki, leki się przydadzą. Zapiszmy grę. To jest bardzo przydatne. Bardzo przydatne, słuchajcie. I w tym miejscu sobie skończymy, ponieważ skoro mamy sejwik, to nie ma co iść dalej, bo ten odcinek będzie długi, bo i tak już jest skończony, więc ja się póki co z wami żegnam. Dzięki za czas. Jak się podobało, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie i do następnego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.